woda spływa i zasila tą elektrownię. Właściwie w tej chwili latam i robię głównie zdjęcia. Z okazji Dnia Wody zorganizowaliśmy wystawę unikatowych zdjęć, 20 unikatowych zdjęć fotografii naszych obiektów widzianych z samolotu, widzianych z lotu ptaka. Pokazujemy nasz system zaopatrzenia mieszkańców regionu w wodę. Jak zobaczyłem ten świat z nieba, to tak się zachwyciłem. Ten rynek zawsze był dla mnie bliski i to, że to stało się miejscem, gdzie mogę prezentować swoje fotogramy, no to jest fantastyczne przeżycie. To jest dla mnie bardzo przyjemne. Zarządzanie tym śląskim skarbem wiąże się z poczuciem, że każdego dnia wstajemy po to, by 3,5 miliona mieszkańców miało wodę w kranach. Będziemy też edukować w zakresie poszanowania wody, w zakresie wiedzy o tym, skąd pochodzi woda w kranie. Zobaczcie, ile kropel ucieka. Każda jedna kropla. Poszanowanie do wody to jest codzienne pamiętanie o tym, że tej wody może nam kiedyś zabraknąć. Kapiący kran w ciągu miesiąca mógł wypełnić basen. Codziennie powinniśmy tak naprawdę obchodzić Dzień Wody. Ta sama historia oczyszczania wody. Jak wielką drogę musi ona pokonać od źródła aż do naszego kraju, to właśnie temat naszej wielkiej akcji i kampanii edukacyjnej. Mam dla Was konkurs. Kto uzbiera więcej kropli? Są nagrody! Przez edukację osiągniemy 10 razy więcej niż przez późniejsze działania, nawet nie tyle zapobiegawcze, co niwelujące skutki braku wiedzy. Bez odpowiedzialności, bez wiedzy nie będzie rozsądnej gospodarki wodą w regionie, a o tym walczymy. Możecie być trochę głośniejsi przy tym łapaniu wody. GPW otwiera się na środowiska katolickie, bo także z Ambon warto powiedzieć o tym, że mamy śląski skarb wodny jako jedyni w Polsce, być może nawet w Europie. Ewangelia jest ściśle z tym związana, z wartością życia. Tego nauczał Pan Jezus, naucza Pan Jezus. Taki jest przekaz Ewangelii i ja nie widzę innego rozwiązania, jak podpisanie się pod tym, co też było w bardzo mocny sposób akcentowane i głoszone przez świętego Franciszka z Asyżu. Ale chodzi o to, żebyście łapali tą wodę w domach, żebyście nie marnowali tej wody. Edukację trzeba zaczynać od najmłodszych pokoleń, co jest truizmem. Staramy się wpisać w ten właśnie trend. To, że wody, obiekt przyrody jest cały czas niezmienny, jest taka sama ilość wody, ale niestety wody pitnej u nas w rejonie jest coraz mniej. O poszanowaniu wody warto pamiętać codziennie, ale nie tylko tej wody, którą używamy na co dzień, ale także tej, która jest pod nami. My pokazujemy, skąd woda bierze się w kranie, jak fajne rzeczy można robić na wodzie i z wodą. Pokazujemy doświadczenia, pokazujemy zbiorniki, pokazujemy technologię, ale i piękno przyrody. I właśnie tak, jak sobie spływa z tamtej strony, dopływa do ujęcia wody. To wielka misja, wielka sprawa, wielka ranga dla kampanii edukacyjnej skierowanej do środowisk właśnie młodzieżowych, szkolnych. Wierząc, że ten, kto tą wodą za młodu nasiąknie, to będzie o niej myślał przez całe życie. Łapmy wodę! Łapmy wodę! Niech Was Katowice usłyszą! Łapmy wodę! Łapmy wodę!